Witamy w kolejnej naszej odsłonie akcji Gotuj z Kurierem. Dzisiaj przygotujemy potrawę z kategorii dania wegetariańskiej, a jest to potrawa pana Piotra, czyli kotleciki z ciecierzycy, zwane inaczej falafele. Dodatkiem do naszych kotlecików będzie sałatka, właściwie prosta surówka z jabłek kraśnickich z odrobiną jogurtu oraz świeżej mięty. Do przygotowania naszych kotlecików z ciecierzycy będziemy potrzebowali ciecierzycy, którą najpierw moczyliśmy przez całą noc w wodzie, mąki pszennej, jajek, cebuli, czosnku, świeżej kolendry, którą zastąpiliśmy, ponieważ w oryginalnym przepisie pana Piotra była natka pietruszki. Użyjemy również papryki słodkiej, papryki ostrej, nasion kolendry, które zmielimy w moździerzu, szczyptę curry dla podkręcenia smaku oraz odrobinę sody oczyszczonej. Zanim zmiksujemy naszą ciecierzycę na gładką masę, w pierwszej kolejności połączymy suche składniki, suche przyprawy, czyli paprykę słodką, paprykę ostrą, curry, kolendrę w ziarnach, którą najpierw musimy utrzeć w moździerzu. Poza zmieloną w moździerzu kolendrą użyjemy również świeżej, która dodatkowo nam podkręci smak naszych kotlecików z ciecierzycy. Kolejnymi naszymi składnikami, które trafią do miski z naszymi ziołami, to czosnek oraz bardzo drobno posiekona biała cebula. Pan Piotr w swoim przepisie użył czosnku przyciśniętego przez praskę. Ja natomiast pokażę Wam, jak uzyskać ten sam efekt za pomocą jedynie noża oraz deski. Kolejnym etapem przygotowania naszych kotlecików z ciecierzycy jest zmiksowanie blenderem ciecierzycy namoczonej w wodzie na gładką masę. Jeśli podczas miksowania poczujecie, że ta masa jest zbyt gęsta i ciężko Wam się miksuje, użyjcie wody, najlepiej tej, w której moczyła się ciecierzyca. Możecie też użyć zwykłej wody gazowanej bądź niegazowanej. Okay. Ciecierzyca została już zblendowana na gładką masę. Teraz ją połączymy z wszystkimi produktami, które mieliśmy już przygotowanymi w misce. Dodamy jedno jajko. Sprawdzimy konsystencję, żeby to nie było zbyt ciasto takie lejące, musi być dość zwarte. Jeśli okaże się zbyt rzadkie, podsypiemy to trochę mąką. Jeśli macie już przygotowaną masę na kotleciki, jest ona zwarta, pamiętajcie, aby doprawić całość solą i pieprzem wedle Waszego uznania. W naszej masie na kotleciki jest sporo przypraw, ale nie zaszkodzi użyć świeżego soku z cytryny, aby dodać takiej lekkości i orzeźwienia naszym kotlecikom. Na naszym stole już było trochę rzeczy, mamy porządek, ale co najważniejsze, mamy przygotowane nasze kotlety z ciecierzycy, które obtoczyliśmy delikatnie w mące pszennej. Na patelni mamy już rozgrzany olej. Będziemy teraz smażyli parę minut z każdej strony, tak aby uzyskać złoty i ładny kolor. Kotleciki są już gotowe, musimy je szybko ściągnąć z naszego oleju i wyłożyć je na ręcznik papierowy bądź ściereczki uniwersalne, coś co wchłonie nasz nadmiar tłuszczu. Województwo lubelskie słynie z doskonałych jabłek, jak między innymi te jabłka kraśnickie. Generalnie Lubelszczyzna jest jednym z większych producentów właśnie tego owocu i dlatego my użyjemy jako dodatku do naszych falafeli prostej surówki z jabłek kraśnickich, które są wpisane na ministerialną listę produktów tradycyjnych z naszego województwa. W naszym miejscu mamy już drobno posiekaną miętę oraz jogurt naturalny, co będzie naszą bazą do naszego jakby dipu surówki, do falafeli. Wystarczy teraz bardzo drobno posiekać jabłko kraśnickie. Pokrojone jabłko warto skropić cytryną, aby nie straciło swojego koloru. Papieru do pieczenia użyjemy dzisiaj w inny nieco sposób, mianowicie przygotujemy z niego rożki, w których podamy nasze falafele. Tak wygląda efekt naszej pracy, czyli falafele z przepisu pana Piotra. Ten przepis oraz pozostałe trzy, które zostały wyłonione jako najlepsze w kategorii dania wegetariańskie, znajdziecie w piątkowym wydaniu drukowanej wersji Kuriera Lubelskiego oraz na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego. Dzisiaj ugościli nas gospodarze z dworu Anna w Jakubowicach Konińskich. Serdecznie dziękujemy za gościnę i pomoc w przyrządzeniu naszych potraw. Natomiast ja zachęcam już teraz do przesyłania kolejnych przepisów w naszej następnej kategorii, która się nazywa Maksymalnie 5 produktów. Szukajcie w swoich najlepszych przepisach, swoich ulubionych potrawach tych dań, z których możecie wyczarować super potrawę składającą się z maksymalnie 5 produktów. Zróbcie super zdjęcie i prześlijcie je do redakcji Kuriera Lubelskiego.